W ostatnim vlogu już tak bardzo cieszyłam się, że nadeszła, przyszła w końcu wiosna. To, co dzieje się teraz za oknem, nie chcę nawet tego komentować. Widać, jak jestem poubierana. Aż boli mnie głowa od tej po prostu zmiany pogody. Pada śnieg, no jest po prostu okropnie zimno. I na pocieszenie jadę właśnie do Biedronki w poszukiwaniu pączka ekipy. Może akurat dostanę i sobie takiego pączka zjem. No a niestety, jak to się mówi, kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. No i... A i coś w tym jest, na pewno coś w tym jest, ale wydaje mi się, że trochę za dużo tej zimy przesadził. Czas na test smaku. Od razu wzięłam sobie dwa. Cycholu mały, co to było? Nie wiem, co on chciał zrobić. Dziwię się, że on się jeszcze nie uszkodził, serio. On się co chwilę wywraca, co chwilę o coś się uderza, biegnie, dobija, także no naprawdę, on jest, to jest wariat mały. Ale chciałam powiedzieć, że od razu wzięłam sobie dwa, jestem pewna, że będzie mi smakować, ja lubię tego typu rzeczy. Jak już robimy ocenianie, to oceńmy wszystko, jeśli chodzi o jego wygląd, to podoba mi się. Wygląda bardzo niezdrowo. Ale kusi swoimi kolorami, także tutaj dobry ruch. Jak ci się podoba wizualnie? Zjadłbyś? No wygląda ładnie. Wygląda ładnie. Wiadomo, no skład jest jaki jest, ale ludzie chyba sobie nie zdają sprawy, że skład wszystkich tych pączków takich z Biedronki, z Lidla, to jest taki sam, Nie, moim zdaniem to jest bez sensu gadanie o składzie tego pączka, no widać jak on wygląda, co to może być, no wiesz, bez sensu, tym bardziej, wiesz, no nie jesz tego pączka na śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację, nie? Teraz na jakiś czas można sobie zjeść, także skosztujemy, bo ten pan już tutaj kosztuje moje palce są bardzo niedobre, proszę ich nie zjadać. Przydadzą mi się. Ała! Jak mnie użarł. Czy ja mogę w spokoju zjeść i nagrywać? Boże, jak nie jeden, to drugi. Dobry. Pyszne to nadzienie w środku. A sam pączek bardzo dobry. Jedynie te kulki mnie denerwują, że są takie twarde. No może tak miało być, że są takie chrupiące. Ale nadzienie pyszne. Smakuje mi, tak jak się spodziewałam. Moja ocena to 9 na 10. Polecam. Jesteśmy właśnie w Selgrosie i dzisiaj robimy zakupy na jeszcze raz sushi. Już planujemy zrobić chyba od roku sushi. Mieliśmy robić chyba 2 tygodnie temu, ale jechaliśmy po psa. I no dzisiaj następny dzień. Jesteśmy na Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Mamy zakupów, oglądaliśmy dzisiaj filmy na YouTubie. No i mam nadzieję, że wyjdzie. No. Każdy kiedyś zaczynał, nie? Ja nie oczekuję, że będzie jak Sakury, ale żeby przynajmniej było jak z Biedronki. Więc działamy. Pierwszy produkt to, znaczy w ogóle pierwszy produkt, który jest potrzebny, to już mamy w domu, matę bambusową. Dostaliśmy w prezencie. Ale w sumie i tak wszystko musimy kupić. Tak, no folię spożywczą. Folię spożywczą. To jest tutaj, folia do żywności, tak? Tak. Dobra, mamy pierwszy produkt. Gotowe dzisiaj sushi z truskawkami. Kupiliśmy, mam nadzieję, że wszystko, zaczynając oczywiście od listków nori. Wzięliśmy w Selgrosie te glony, one się nazywają wakame, nie wiem, czy to dobrze czytam, ale są przepyszne, my je uwielbiamy. Tutaj jest kilogram tych glonów mrożonych, zaraz odetniemy sobie kawałek i będziemy je rozmrażać, żeby potem były już gotowe do jedzenia, ale one są naprawdę przepyszne, kocham to, także włożymy sobie do zamrażarki. Wzięliśmy pałeczki, bo w sumie nie mamy, serek Philadelphia, oprócz tego wzięłam sobie cytr lubelski. Tutaj Dominik wziął jakiś taki sos. Następnie wzięliśmy oczywiście ryż do sushi, sezam biały, sos teriyaki, uwielbiam go, ocet ryżowy do zaprawy ryżu, surimi, awokado, ogórek, folia spożywcza, koperek to do tataru z łososia, bo stwierdziliśmy, że też zrobimy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Wzięliśmy łososia z Lidla, niestety nie było świeżego łososia w Selgrosie. No trudno, nie mieliśmy gdzie indziej dostać, więc wzięliśmy taki pakowany po prostu w Lidlu. Z dodatków mamy jeszcze sałatę, a tutaj już zakupy inne. W Thermomixie gotujemy już ryż na sushi, który wcześniej został wypłukany, przepłukany. Także robimy wszystko według przepisu. Zrobiliśmy już tatar z łososia, też w Thermomixie. Tak on się prezentuje. Będziemy do tego dodawać jeszcze cebulkę. Jest dobry. Rozprowadzamy, nie ugniatamy go, tylko go sobie, widzisz, on delikatnie pod palcami. Żeby te
rozwijamy. Technika jest ta sama. No i mamy kolejnego mutki. Ładnie wygląda. Pierwsze sushi. Fajne. Ja nie wiem, o co mu chodzi. No, on atakuje Elmo i tak się do niego drze. Dobra, koniec chłopaki, chodźcie tu do mnie. Przychodzę do was z pieskowym update'em. Często na Instagramie pytacie mnie, co u piesków, żebym więcej ich pokazywała. A więc tak będzie. Ja, tak jak pisałam wam właśnie na Instagramie, spędzam z nimi całe dnie, więc z wielką chęcią mogę wam je pokazywać. Bo od kiedy Ernie jest z nami, to naprawdę dużo tutaj się dzieje. Cały czas jest coś do posprzątania, cały czas jest ktoś do przypilnowania, także na pewno się nie nudzę. A jeśli chodzi o taki update, jak to wygląda po prawie 3 tygodniach bycia razem, to powiem wam, że jest naprawdę coraz lepiej. Przede wszystkim przesypiamy już na spokojnie całe noce. Ernie już nas nie budzi, nauczył się już funkcjonowania i bycia po prostu z ludźmi. Teraz spędza z nami dzień i śpi z nami w nocy. Ernie jedynie jakoś wcześniej nad ranem, ale nigdy nie sprawdziłam, która to była godzina, bo mi się nie chciało. Jakoś wcześniej nad ranem wstaje z łóżka, sam po schodkach sobie schodzi i idzie się wysiusiać na matę. Także całe szczęście, że też to jakoś ogarnął. Widać, że powoli wszystko zaczyna chwytać. No i co więcej, Ernie w końcu powoli może wychodzić na dwór. Jeszcze tutaj przed blokiem z nim nie wychodzimy. Dopiero w środę, a dzisiaj jest piątek, będzie mógł powoli wychodzić na krótkie spacerki tutaj przed blok, także zaczniemy wspólne spacery razem z Elmo. Na razie jeździmy z nim i oczywiście z Elmuśkiem na działkę do moich rodziców, gdzie mogą się wybiegać, gdzie nie ma obcych zwierząt ani psów, także tam no, jest mniejsze ryzyko, że czymkolwiek się zarazi. Także jego zdrowie jest dla nas bardzo ważne, ale ważne jest też to, żeby po prostu poznawał świat, żeby się dobrze socjalizował. Staraliśmy się to wypośrodkować oczywiście w kontakcie z weterynarzem i pani powiedziała, że ten sposób będzie po prostu najlepszy. Chodź mnie, poproś. Brawo, dobry pies. Obrót. Brawo. Elmuś, obrót. Brawo. Emi, daj łapę. Brawo, tak. Dobry pies. Leżeć. Brawo. Obrót. Brawo, cudownie. Elmuś, obrót. Poproś. Pięknie, brawo. Mój pies cudowny. Poproś. Ty to jesteś, Elmuś, zawodowiec. Ernie, poproś. Ale nie na Elmusiu, poproś. Właśnie na słuchawce oglądam sobie kanał sportowy Hate Park z Dodą. Jest już na kanale ten odcinek 9 dni i ma 1 900 000 wyświetleń. Mega polecam, jestem dopiero na 25 minucie, a to trwa 2 godziny, ale lubię Dodę i z chęcią sobie to obejrzę. Natomiast zupełnie co innego chciałam wam pokazać. Chciałam wam pokazać paczkę, która do mnie przyszła. No nie, przecież tak się nie da. No nie, jeszcze trochę będą mnie dzwonić. Ja tego nie nagrałam. Halo? No hej. Jest to paczka PR-owa z House'a. Ja nie muszę tego pokazywać, natomiast komplet, który jest w środku, tak strasznie mi się spodobał, że muszę wam go pokazać i musicie o nim wiedzieć. Być może akurat wam też się spodoba i polecicie sobie taki kupić. W środku, oprócz tego kompletu, który chcę wam pokazać, jest jeszcze torebka, kamizelka, okulary przeciwsłoneczne, także naprawdę bardzo dziękuję za paczkę, bo jest prześwietna. Natomiast ten komplet, patrzcie na to. Zaraz się w to ubiorę, żeby wam pokazać dobrze, jak to wygląda. Natomiast mamy tutaj taką bluzeczkę z krótkim rękawem. Z tyłu ma ona takie wiązane wycięcie na plecach. Ma naprawdę przepiękny kolor, wygląda mega festiwalowo. Tutaj są takie białe kwiatuszki. Sama bluzeczka
bluzka okej, natomiast spodnie to jest zupełnie nie mój styl, ale tak zupełnie. A tak mi się to podoba, że naprawdę jestem zachwycona. I mamy do tego, do kompletu, takie same spodnie. I są to takie długie, długie dzwony. I tak ten komplet prezentuje się na mnie. Ja jestem naprawdę zachwycona. Mam na sobie rozmiar S. Co prawda XS-ka byłaby lepsza, natomiast S-ka też pójdzie. I taki komplet możecie dostać w hausie, tak jak mówiłam, nie musiałam tego pokazywać, nie jest to sponsorowane, ale tak mi się spodobał, że po prostu Wam polecam.